Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek, no i to jest już kolejny odcinek programu cyklicznego. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest nowe miejsce rozgrywania Mistrzostw Polski Maratonie MTB. Nową lokalizacją jest Wisła i to jest oczywiście górska miejscówka, więc jak najbardziej to jest dobra zmiana. Nieważne, czy to byłaby ta poprzednia miejscówka, czy właśnie ta nowa, to wiadomo, że trasa będzie na pewno solidna i ciężka i wyłoni na pewno najlepszego maratończyka w naszym kraju. Jeżeli lubicie dobre zdjęcia, to druga informacja jest dla Was. Pinkbike właśnie ogłosił plebiscyt na najlepsze zdjęcie poprzedniego roku. No i wśród nominowanych jest nawet jeden Polak, Bartek Woliński. I można na stronie Pinkbike oddawać głosy na różne zdjęcia, które się Wam oczywiście najbardziej podobają. A nawet jeśli nie chcecie głosować, to warto zajrzeć i obejrzeć sobie po prostu dobre zdjęcia. Link do tej galerii podrzucę Wam gdzieś w opisie, w komentarzu, tak żebyście mogli sobie tam kliknąć i zobaczyć wszystkie zdjęcia. Trzecia i ostatnia informacja będzie dzisiaj ze świata szosy, bo właśnie kilka godzin temu został ogłoszony termin wyścigu Bydgoszcz Cycling Challenge, który odbędzie się w tym roku 20 maja. Jeśli nie znacie tego wyścigu, to też sobie wejdźcie w opis filmu albo w komentarze, tam Wam dam link. To jest taki wyścig rozgrywany w Bydgoszczy w formie kryterium na trasie uniwersyteckiej. Tam na tej trasie jest taki dosyć długi podjazd. No i najpierw są rozgrywane eliminacje, później finał w różnych kategoriach. No i też jest jazda indywidualna na czas. Fajny wyścig taki, który trwa cały dzień. Ja rok temu w nim startowałem, naprawdę fajna zabawa, także polecam wszystkim. A zapisy ruszają 5 lutego. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki za Waszą uwagę, widzimy się oczywiście w piątek. Do zobaczenia, cześć!